Podbeskidzie to jest zdecydowany faworyt tego spotkania. Jagiellonia ostatnio traci dużo bramek, ale myślę, że zniesie się na wyżyny swoich możliwości i przegra tylko 3-1. No ciekawa propozycja, Krzysztofie. Jagiellonia strzeli bramkę w pierwszej połowie, tak czy nie? Ja myślę, że wynik, jaki powiedziałem, i to Jagiellonia nawet zdobędzie dwie bramki w pierwszej połowie. Czyli Jagiellonia strzeli dwie bramki w pierwszej połowie i przegra to spotkanie 1-3. Dzisiejszy typer był naszą zabawą prima aprilisową. Mam nadzieję, że się na to zapaliście. To jest jakieś kurwa nieporozumienie.